Skoro padło pytanie, po co muzyka i po co poezja, to musi się pojawić, chociaż może nie dla wszystkich jest to pytanie oczywiste, tak jak dla mnie, po co teatr? Dlaczego dla mnie jest to pytanie bardzo istotne? Trochę muszę je wpisać w moją biografię. Jako młody człowiek, tuż po maturze, zastanawiając się, co studiować, wybrałem bez większego zastanowienia teatrologię. To słowo, które brzmi tak tajemniczo i dla chłopaka, który urodził się na wsi, a właściwie w PGR-ze, więc można powiedzieć jeszcze gorzej niż wieś, czyli bez, przynajmniej w odbiorze takim społecznym, PGR się najgorzej kojarzy jako absolutne doły społeczne, jako wykwit komunizmu par excellence. Trudno sobie wyobrazić gorsze miejsce dla adepta teatrologii niż właśnie PGR, który dla wielu kojarzy się, nie wiem, z kołchozem, z jakimiś barakami dla właśnie dołów społecznych. Otóż właśnie urodziłem się w takim PGR-ze, wzrastałem właściwie do matury w takim właśnie środowisku, a jednak to właśnie tam, przypatrując się światu z tej perspektywy właśnie Pagirusa, jak żartobliwie czasem mówię, ale ciepło. Myślę z nostalgią o moim dzieciństwie, o czasie spędzonym właśnie w PGR-ze. Tam widocznie zrodziła się potrzeba zgłębiania teatru, dramatu, tej aktywności człowieka, która jest związana z początkami, z kolebką naszej cywilizacji, z Grecją. To przecież nie tylko filozofia, a może nie przede wszystkim filozofia, ale właśnie dramat, teatr. W tym uczestniczyli Grecy, całe miasto, całe miasta. W tym się odnajdywali, w tym realizowali właśnie co. Wydaje mi się, że to, czego szukali, co znajdywali Grecy, a więc odbiorcy sztuki teatralnej, ale również pisarze, dramaturdzy, wielka trójka Aeschylos, Sofokles i Eurypides, no i wielu innych oczywiście, przede wszystkim dawało uczestniczenie w tych greckim dramacie, teatrze możliwość oczyszczenia. A więc był to dramat w pełnym tego słowa znaczeniu totalny, religijny. Tam cała społeczność się odnajdywała, tam niejako nawiązywała te najgłębsze więzi między sobą. Oczywiście to nie wyklucza znaczenia, o których tak wspaniale pisał Wiesław Juszczak, misteriów greckich, Eleusis chociażby, ale o nich mało wiemy. Nie wiemy, jak to się realizowało. Natomiast dramaty znamy, dramaty możemy czytać, możemy chodzić do teatru, możemy na nowo przeżywać historię Edypa, Orestei i tak dalej, i tak dalej. Ale to są pewne początki, może takie mgliste i nieoczywiste, ale gdy się już znalazłem na teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, to wtedy teatr przybrał kształt bardzo nowoczesny. Powiedziałbym, przybrał kształt zmagania się z rzeczywistością, w której żyliśmy. I dla mnie właśnie magowie współczesnego teatru dali mi język, jak nazwać świat, w którym żyję. To był przede wszystkim Jerzy Grotowski, którego Apokalipsis cum figuris, zupełnie nadzwyczajną, kultową wizję teatru przeżyłem właśnie jako student pierwszego roku we Wrocławiu, będąc na festiwalu Teatru Otwartego. Tam miałem okazję poznać no, czołówkę ówczesnego teatru, nie tylko polskiego, ale i światowego, i tam również był Jerzy Grotowski, który mówił o
znaczeniu teatru, o teatrze jako o pewnej liturgii, takiej alternatywnej liturgii do religii, czy liturgii instytucjonalnej, jaką znamy z kościołów, synagog czy meczetów. Teatr tworzył swoją własną liturgię, przekraczając, dokonując różnych transgresji, które dawały ten nowy, metafizyczny dreszcz, który przeżywałem właśnie na tym spektaklu Grotowskiego i do którego często w moich późniejszych studiach i refleksjach wracałem. Może nieprzypadkowo jedyne świeckie rekolekcje, jakie głosiłem w Instytucie Teatralnym tu w Warszawie, oparłem właśnie na tekstach Grotowskiego, na jego wykładach w Collège de France, w których właśnie te elementy łączące teatr z religią były bardzo mocno obecne. Drugim moim mistrzem, magiem teatru, którego przeżyłem jako student i do którego teatru często wracałem, to był Tadeusz Kantor. Trudno sobie wyobrazić większą różnicę, większą sprzeczność czy między teatrem Grotowskiego, opartego głównie na ciele aktora, na bardzo bliskim, ogołoconym właściwie z wszystkiego ciele ludzkim, które grało właśnie tą swoją nagością, z tym swoim skrajnym ogołoceniem i ubóstwem. I to było to medium, które służyło Grotowskiemu do przekazania bardzo istotnych treści. Tadeusz Kantor był zupełnie z innego świata, świata nowoczesnego, ponowoczesnego, w którym aktor i jego ciało stawały się tylko elementami jakiejś większej gry, którą reżyser, który zawsze był obecny na swoich spektaklach, wykorzystywał do tworzenia jakiejś magii zupełnie innego świata. To pamiętam, no, arcydzieło absolutne Kantora, czyli Umarłą klasę, którą wielokrotnie oglądałem, również potem zarejestrowaną na taśmie filmowej. I to wprowadzało jakiś świat, którego już nie ma, czyli teatr pozwala jakby na nowo przeżyć przeszłość, ale nie w jakiejś takiej sentymentalnej, nostalgicznej czy prymitywnej formie jakiegoś odtwarzania bitew z przeszłości, ale właśnie wchodząc w ten świat i starając się go zrozumieć. No i wreszcie coś, co może łączy te moje pogadanki i tych Państwa, którzy ich słuchają, z obecnym momentem, czyli teatr online. Miałem okazję uczestniczyć właśnie w takich dyskusjach, debatach na temat spektaklu, które najpierw uczestnicy debaty oglądnęli online i potem o tym dyskutowali. Ja myślę, że to jest coś, co za mało cenimy, że technologia pozwala nam na nowo przeżyć właśnie te wszystkie wymiary naszego życia, które zawsze łączyliśmy z wychodzeniem z domu, właśnie z kupowaniem biletu, z uczestniczeniem albo zdobywaniem tego biletu, jeśli to było trudne. A dzisiaj wystarczy otworzyć ekran komputera i już mamy teatr przed sobą, uczestniczymy w nim. Więc po co teatr? Te różne formy, o których wspomniałem, a które można by jeszcze ciągnąć nieskończenie, myślę, że jest to taka forma przyjrzenia się oczyma innych memu własnemu życiu, takiego nabrania trochę dystansu do siebie samego. Można by na koniec zacytować Stanisława Wyspiańskiego, który tego wielkiego wizjonera teatru polskiego, który mówił: teatr mój widzę ogromny, wielkie powietrzne przestrzenie, ludzie je pełnią i cienie, ja jestem grze ich przytomny. Każdy z nas może być przytomny grze
teatru świata, w którym uczestniczymy.